i skalę też można wyczuć. O kurczę, szybki jest. No i w ostatnim momencie uniknąłem, super. Witajcie, witajcie, tu Wikogracz z kolejnym filmem. Tym razem stwierdziłem, że odświeżę taką gierkę Transformers Devastation. To jest gra, która łączy pokolenia. W zasadzie jak ja byłem jeszcze mały, to wtedy były odcinki Transformers generacji pierwszej, czyli G1, możecie zobaczyć. To są oryginalne, najlepsze Transformersy. Mamy wstawkę wejściową naszych bohaterów. Megatron i jego Decepticony już są na miejscu. Głos właśnie Optimusa Prime'a podkłada Peter Cullen, taki pan z Teksasu, jak w każdych Transformersach zresztą. I bez niego... I w zasadzie bez tego pana żaden odcinek Transformersów nie byłby Transformersami, ponieważ ma taki epicki głos z dużą dawką charyzmy dla naszego głównego bohatera. Okej, spotkamy się później, mówił główny bohater, musimy ratować miasto. Gra wygląda mniej więcej, no mniej więcej, dokładnie tak, z trzeciej perspektywy. Tutaj mamy, jest podzielona w zasadzie na takie segmenty, gdzie pojawiają się właśnie nasi przeciwnicy, tak jak i tutaj. To jest taka standardowa jednostka Decepticonów, która będzie najczęściej występować. Takie mięso armatnie, Ground Soldier, jednostka Warrior, czyli wojownik. Mamy lekki atak i ciężki atak. Ja gram w tym momencie gamepadem i gra podpowiada nam tutaj serię kombosów, czyli kolejno po sobie wyprowadzających ruchów musimy wykonywać, aby tutaj, wiadomo, dać im popalić. Sami przyznacie, że gra wygląda bardzo fajnie, bo ma ten komiksowy właśnie cel shading, który naprawdę jest super. Możemy robić też takie rzeczy jak rzucanie wrogami przeciwnikiem. O, tutaj zablokował nas. Są takie pewne zasady. Okej, mamy mini tutorial. Jak widzimy taki niebieski kolor podczas wykonywania kombosa, możemy na szybko nacisnąć prawy przycisk na naszym gamepadzie i wykonujemy takie kombo wykończające samochody. W japońskim stylu, czyli wszystko robimy w locie, nagle się zatrzymuje i nic nie spada. Tak jakby grawitacja nie miała żadnego znaczenia. Ale znamy takie gry i dlatego je lubimy. No w końcu gry nam służą, żeby troszeczkę uciec od rzeczywistości. Tu widzicie, zrobiłem taki specjalny unik. W ostatnim momencie też możecie wyprowadzić takie coś. I dużo rzeczy robimy właśnie też tym prawym przyciskiem na naszym bumperze, na joypadzie. Tutaj wstawka jak z bajki, jak praktycznie z lat 80-tych, 90-tych. Mamy wojownik poszukiwacz, czyli Seeker, czyli latająca jednostka. No, Sideswipe już nas tutaj z odsieczą przybywa, żeby nam troszeczkę pomóc. Możemy też strzelać z broni, którą Optimus Prime ma oczywiście zawsze przy sobie. W ogóle całe postacie tutaj tych Transformersów to zabawki firmy Hasbro też tak wyglądają idealnie, chociażby tak ten Optimus Prime. Ja też sam mam taką swoją postać i kolekcjonerską i naprawdę jest taka sama. I naprawdę robi to bardzo fajne wrażenie, jak wszystko jest wierne właśnie oryginałowi. Gra też jest bardzo dobrze oceniana na Steamie, polecam, aby zerknąć. Daje niezłą frajdę. Troszeczkę ma problem z optymalizacją czasami, bo lekko potrafi przyciąć, ale raczej to jest bardziej problem tego, że komputery dzisiaj są bardzo szybkie. Więc chyba trzeba klatki ograniczyć do 60, to wtedy będzie ok. Także czasami na nagraniu możecie widzieć lekkie zwolnienia, ale tym się nie przejmujmy. Mamy ostatniego wroga w tym segmencie do pokonania. No i super. Tylko widzę, że cały czas jest ustawiony czas, który nas kontroluje i też mam ranking D, czyli najgorszą ocenę wykonania tego. Mogę szybciej po prostu i dokładniej celować i mniej przyjmować właśnie na siebie tutaj uszkodzeń czy też obrażeń. No i mówię, gra jest bardzo ładnie wykonana, ponieważ ten cel shading ładnie się wpasowuje w tą zwykłą grafikę tych postaci. No i jest to bardzo przemyślane. Zobaczmy dalej, co mamy na tym poziomie. Animacja w ogóle jest bardzo taka przyjemna, dźwięki są super. Tutaj mamy takie rzeczy, które możemy odblokować, jakieś takie właśnie skrzynie.
O, mamy jakiś inwentarz z bronią melee. Melee, czyli jakiś mieczem czy czymkolwiek. Zobaczymy zaraz. Okej, tutaj mamy takie blokady, które musimy odblokować, wykonując właśnie tą sekwencję kombosów. Myślę, że jeszcze zdążę? Tak, zdążę, bo ona się jakby opada, ta energia. A tutaj to, co zlewituje, po uderzeniu tego przedmiotu, to możemy odblokować właśnie na ileś sekund taką właśnie skrzynię, która po chwili nam zniknie. I musimy ją tylko znaleźć i szybko otworzyć. O, może się uda. Okej, udało się. I mamy teraz dodatkowe jakieś ulepszenia do naszego inwentarza. Tam widzimy w lewym rogu, w sumie w lewej stronie, inventory. O, i Bumblebee. I to jest właśnie pokazane też. Możemy zamienić się prawym przyciskiem przy dłuższym przytrzymaniu właśnie w ciężarówkę. No i co to byłby za Transformers, który by nie potrafił się właśnie zamieniać w jakikolwiek pojazd czy też statek? O, chyba za wcześnie to zrobiłem. I komentarz od Bumblebee. Teraz wiem, jak ludzie się czują, kiedy otwieram okna z obu stron, kiedy jadę samochodem. No chyba nie jeden przyciągu też zostanie. Ale fajnie, fajnie. Dobra, udało nam się przyjechać. Teraz myślę, że... Aha, chyba trzeba też dłużej przytrzymać przycisk, tak, żeby się z powrotem zamienić w naszego robota. Okej, zbieramy punkty. Kolejna wskazówka, jak poskoczymy do góry i naciśniemy na dół, praktycznie jak w jakiejś grze Mario, to możemy uderzyć mocniej o ziemię i pewnie jakiś bonus zebrać. A jakże. W ogóle... Oczywiście. Bumblebee oczywiście ma też odpowiednią skalę. To jest taki bardzo, bardzo fajne odniesienie do bajki. Wszystko się w sumie zgadza, także jest to bardzo fajna gra dla fanów, którzy po prostu zapomnieli o tej bajce i na pewno przywołuje niezłe wspomnienia. Okej, idąc dalej, tam mamy Grimlocka, czyli naszego dinozaura, Dinobota. Dobra, dobra, Grimlock nie może przejść przez drzwi. Dobra, to skupmy się, przejdziemy przez te drzwi. Tutaj mamy jeszcze podpowiedź, że w ostatnim momencie właśnie, jak ktoś nas chce uderzyć, naciśniemy krótko przyciskiem, robimy taki unik. Czyli widzicie, wszystko opiera się na jednym przycisku, ten RB. I teraz raz, dwa, trzy. Uda mi się przejść? O, okej, udało się. Czyli w tym momencie zrobiłem unik i jeszcze dokończyłem atak na te wrota. Tych sobie delikwentów załatwimy tak, w ten sposób z broni i będzie dobrze. Jednego z głowy, drugiego prawie. Okej, możemy podnieść, idziemy dalej. Tutaj zbieramy też takie informacje, logi, żeby troszeczkę więcej o świecie się dowiedzieć, co w ogóle, co jest przyczyną tego wszystkiego. Miasto jest atakowane przez takie wielkie macki cybernetyczne. I oczywiście we wszystkim stoi Megatron. Czyli główny boss. No i sprawimy się troszeczkę z tymi tutaj. No i... Warto też szukać tutaj. Gra jest w sumie nie jest otwarta, tak? To nie jest jakiś otwarty świat, tylko jest zamknięta. W zasadzie mamy tylko takie sekcje, które przechodzimy. Możemy sprawić się z tymi, ale widzę, że cały czas zapominam nacisnąć prawy przycisk, żeby robić ten unik, ale zobaczymy. A, udało mi się. Ale to nie był unik, tylko taki zwykły bardziej. Okidoki. Możemy przejść dalej. Jeszcze co nieco podniesiemy. Chyba będziemy mieć podsumowanie. Tak. No, C to już lepiej niż D. I mamy sekwencję. Wygląda na to, że będziemy mieć chyba potyczkę z czymś wielkim. Czyli chyba nasz pierwszy boss. I czy to będzie on? Już po kolorze widzę, że tak. To jest Devastator. Tak jest. Oj, ilu ludzi chciało mieć tę zabawkę taką dużą, jak się było dzieckiem. A teraz epickie starcie. Combiner, czyli z wielu samochodów składający się Decepticon. I skalę też można wyczuć. O kurczę, szybki jest. No, i w ostatnim momencie uniknąłem. Super. No, wejdzie kombos? Wejdzie czy nie? Wchodzi. I jeszcze z pojazdu... Ale nie zrobiłem uniku. Nie wiem, czy by zadziało w tym momencie. O kurczę, ale zasięg ma naprawdę spory. Trzeba uważać. Okej. Zobaczymy, czy ten wejdzie. No, wygląda dobrze. Wygląda bardzo dobrze. Dobra, już pomalutko go tam mamy.
No i w ten sposób możemy w powietrzu trochę się utrzymać. O, o. Fuh, chyba w ostatnim momencie uratował się swoim własnym... Ała. Albo jednak nie. Dobra. A, ma zasięg. Okej, gra zaliczyła jakikolwiek unik, który zrobiłem teraz. Zobaczymy. Świeżo po wyskoku. Upadł na ziemię. Teraz muszę troszeczkę go uniknąć. A niestety nie udało mi się. Kolejne podejście. Zobaczymy, czy teraz odpowiednio go tutaj zbijemy. Teraz mogę podejść drugi raz tego kombosa. To jest bardzo fajne. I sprawia dużą satysfakcję. Cios na szczęście mi ominął. Zwolnione tempo też fajnie to pokazuje, te ujęcia. Okej, no to uważajmy. No, hop. Zobaczymy. Myślę, że mogę tę energię sobie podładować. 50% pozostało, to możemy zużyć. To jest do broni w tym momencie, żeby kombosy wyprowadzać, ale... Chyba energii jakoś tutaj nie mogę sobie... A no, nieważne. Gramy dalej. Zobaczymy, czy teraz padnie po... No jeszcze troszeczkę, jeszcze dosłownie... Już go prawie mamy. No to są te momenty, gdzie gra lubi sobie za... troszeczkę spowolnić, ale dobra. I... I go mamy. Okej. Okay. Rank C. Myślę, że później będzie lepiej. Dobra, niech inni się zajmą autobotami. Okej. Okay. No i widać, że będziemy zmieniać postacie również. Następny Bumblebee. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak chcecie widzieć więcej z tej gierki, dajcie mi znać, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, jeżeli tego już nie zrobiliście.